Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Czas biznesu. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. Cześć, z tej strony Ania Rasiewicz. Witam Was w czasie biznesu. Dzisiaj nasz wieczór umilą dwie piękne dziewczyny, które będą mówić o PR-ze. Ze mną jest Ula i Kasia. Cześć, dobry wieczór. Cześć, cześć. Będziemy dzisiaj mówić właśnie o konferencji PR-owej oraz o działaniach PR-owca. To jest temat ważny, istotny i coraz bardziej popularny. Właściwie jedną z kluczowych funkcji, którą trzeba pełnić w przedsiębiorstwie, to jest rola PR-owca. Zgodzicie się ze mną? Tak, oczywiście, że się zgodzimy. PR-owiec to jest w tym momencie osoba, która znajduje się chyba wszędzie. Jak najbardziej. Myślę, że jest to coś bardzo na czasie w tym momencie i na pewno warto o tym rozmawiać po to, żeby przybliżać ludziom szczegóły działań PR-owca. Tak jak słyszeliście, nasi drodzy słuchacze, warto z nami zostać. Dzisiaj ciekawa, interesująca dyskusja, a kto studiuje PR-a, to na pewno musi z nami zostać. Dziewczyny, skąd nas przybywacie i co robicie w swojej organizacji? Więc my jesteśmy ze stowarzyszenia PR On. Jest to stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy kilku młodych, kreatywnych osób, które zapragnęły poszerzać swoją wiedzę na temat public relations oraz dzielić się tą wiedzą z innymi osobami. Misją naszego stowarzyszenia jest dbanie o takie standardy na rynku PR-u oraz szerzenie wiedzy wśród młodych ludzi, wśród młodych adeptów tej dziedziny. Chcemy przyczynić się do rozwoju polskiej sceny public relations przez organizację m.in. wydarzeń promujących właśnie ten sposób, promujących tą dziedzinę. Jesteśmy, nie chcę mówić, niedużym stowarzyszeniem, ponieważ ciągle się rozrastamy. Myślę, że przyszłość przed nami jak najbardziej stoi otworem. Natomiast na ten moment to po prostu naszą misją jest szerzenie takiej rzetelnej wiedzy na temat PR-u i przekazywanie jej młodym ludziom w taki przystępny, przyjemny sposób, żeby po prostu pokochali ten świat public relations tak jak kochamy go my. Czyli nieliczna grupa, ale z wielkim potencjałem i z wielką mocą przekazują wiedzę o PR-ze. Dziewczyny, jak to się stało, że dołączyłyście do takiej organizacji? Pasja, przyjaciele albo praktyki obowiązkowe? Tak naprawdę myślę, że pasja i przyjaciele, ponieważ stowarzyszenie zaczęło rosnąć z inicjatywy naszych przyjaciółek i dowiadując się o stowarzyszeniu od nich, postanowiłyśmy się zapisać. I tak naprawdę pasja, ponieważ zamiłowania chcemy się rozwijać w stronę PR-u, a stowarzyszenie od początku dawało nam taką szansę, wielkie możliwości rozwoju. Ja osobiście mogę powiedzieć, że stowarzyszenie, tak jak Kasia wspomniała, właśnie trafiłam tam, nie wiem czy z pasji, czy może z ciekawości. Będąc na licencjacie studiowałam dwie specjalności równocześnie, było to dziennikarstwo i public relations, z czego moją wiodącą specjalnością na tamten moment było dziennikarstwo. Gdy dołączyłam do stowarzyszenia i poznałam właśnie ten świat z perspektywy dziewczyn, które znałam z roku, były to moje rówieśniczki i jak one mi przedstawiły ten świat PR-u, to szybciutko napisałam odpowiednie pismo, złożyłam je do dziekanatu i po chwili już moją wiodącą specjalnością był PR i tak zostało do tej pory. Tak przekreśliłaś, właściwie oddzieliłaś grubą kreską dziennikarstwo i PR. Jakbyś nam pokrótce zdradziła, jaka jest subtelna różnica? Czy ja wiem, czy przekreśliłam, to znaczy idąc na studia chciałam być dziennikarzem. W tym momencie niedługo wyjdę z tych studiów jako, myślę, że PR-owiec i myślę, że różnica jest przede wszystkim taka, że ja jestem osobą piszącą i chciałam się skupić na dziennikarstwie pisanym. Nie interesowało mnie, przepraszam, że to powiem, ale nie interesowało mnie dziennikarstwo radiowe, nie interesowało mnie też dziennikarstwo telewizyjne, interesowało mnie tylko dziennikarstwo pisane, ale jak zobaczyłam to, że mogę pisać do gazet, mogę pisać reportaże, felietony, a oprócz tego robić też coś innego, to znaczy być w świecie public relations, który po prostu oferuje mnóstwo różnych rozgałęzień. Tutaj mogę tworzyć takie kampanie, tutaj mogę pomagać w rozwoju wizerunku takiej firmy, tutaj takiej osoby.
to myślę, że zawód dziennikarza i zawód PR-owca to są zupełnie dwa różne zawody, jednak jeśli ktoś chce i jeśli się uprze, to myślę, że jest w stanie być po części dziennikarzem, oddając też swoje serce public relations. Ale z drugiej strony, dobry PR-owiec musi umieć współpracować z dziennikarzami. Oczywiście, że tak. Tak, to jest... Czyli wszystko zostaje w jednym środowisku. Tak, i to nie jest łatwa współpraca czasami, bo dziennikarze bywają uparci, dziennikarze... Zobaczymy, to najlepiej. Tak, oczywiście. Dziennikarze mają swoje zdanie, mają swoją wizję świata i czasami współpraca dziennikarza i PR-owca nie jest łatwa, ale też nie jest niemożliwa. Na pewno jest konieczna, ponieważ przy organizacji wszelakich wydarzeń musimy kontaktować się z mediami, także nie uwolnimy się na pewno. Ale to dobrze. To trzymamy kciuki za tą przyjaźń PR-ową. Tutaj, Ulu, mówiłaś właśnie, że ta ciekawość wprowadziła cię do stowarzyszenia. Tak pomyślałam, ciekawość pierwszy stopień do PR-u. Tak. O, i mogę się podpisać obiema rękami pod tym stwierdzeniem. A więc widzicie, niech nasz ta ciekawość dłużej trzyma. Zrobimy sobie teraz krótką przerwę. Taki rozbieg na pewno nam się przyda. Więcej informacji o public relation i o tym, co warto robić i kim warto się stać, żeby być dobrym PR-owcem. Jesteśmy w pełni sim, w pełni gotowe do rozmawiania o PR-ze. Zapomnieliśmy wam powiedzieć, że Stowarzyszenie PR On działa ogólnopolsko. Dziewczyny, tak naprawdę jesteście młodymi, pełnymi pomysłów i idei, które chcecie wkrzesić w swoim życiu zawodowym. Jesteście jeszcze studentkami, ale tak naprawdę wasze stowarzyszenie działa daleko od życia studenckiego, to prawda? Tak, jak najbardziej. W tym momencie nasze stowarzyszenie działa ogólnopolsko, jak wspomniałaś. Każda z nas jest tak naprawdę na innej uczelni, jesteśmy też w różnych miastach. Jednak miłość do PR-u trzyma nas razem i wspólnie staramy się działać w stowarzyszeniu jak najlepiej. Dziewczyna, czym zajmujecie się właśnie w swoim stowarzyszeniu? Czy to są rzeczy, które możemy zobaczyć? Tak. Myślę, że takim głównym produktem, który można zobaczyć jako efekt naszej pracy, jest konferencja, którą organizujemy. Jest to ogólnopolska konferencja Włącz się na PR, którą w tym roku organizujemy już po raz drugi. Dokładnie. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji najlepszych ekspertów z branży PR i marketingu, ale też wziąć udział w naszej konferencji aktywnie za pomocą platformy networkingowej. Ponadto poza częścią wykładową zaplanowaliśmy też panel dyskusyjny, w którym wziąć udział będą mogli zarówno prelegenci, jak i uczestnicy, więc myślę, że na pewno będzie bardzo ciekawie i nikt nie będzie się nudził. Tak, a to wszystko już 10 maja i konferencja odbędzie się w Auli Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, w nowym budynku tej uczelni. Czyli gorące źródło PR-u w Krakowie. Tak jest, oczywiście. Już po raz drugi. Co wy robicie dla tej konferencji i dla tego stowarzyszenia? Możecie się podzielić swoimi przykładami z życia PR-owca? My w tym momencie tak jakby koordynujemy pracę, można powiedzieć, krakowskiej części stowarzyszenia, to znaczy jesteśmy tutaj na miejscu, więc koordynujemy to, co się tutaj dzieje w przygotowaniach do konferencji i czuwamy nad tym, tak jakby trzymamy rękę na pulsie nad tym, co się dzieje tu na miejscu, ponieważ tak jak już Kasia wspomniała, stowarzyszenie jest ogólnopolskie, więc członkowie stowarzyszenia są rozrzuceni po całej Polsce, nie tylko znajdują się w Krakowie, a my akurat jesteśmy tu na miejscu, więc czuwamy nad tym, żeby wszystko tutaj było dopięte na ostatni guzik. Dokładnie tak. Zajmujemy się działem promocji, działem medialnym. Współpracujemy z naszymi partnerami, więc dużo się dzieje. Na pewno jest bardzo aktywnie, szczególnie teraz, kiedy konferencja zbliża się wielkimi krokami. Powiedzcie nam, dziewczyny, spodziewacie się gości z całej Polski? Tak, w ubiegłym roku mieliśmy gości nawet z Gdańska, więc jeśli byli chętni, żeby zawitać aż z Gdańska w Krakowie na taką konferencję PR-ową organizowaną przez wtedy jeszcze w sumie początkujące w zasadzie stowarzyszenie, tak, bo to była pierwsza edycja naszej konferencji, więc myślę, że w tym roku również możemy się spodziewać gości z całej Polski. Czujecie taką presję czasu? Mimo tego, że to konferencja odbędzie się już 10 maja, to myślę, że ta presja czasu nas złapie z początkiem maja, bo jak na razie to... Ostatnie przygotowania. W tym momencie jest jeszcze spokojnie, ale na razie przygotowujemy się, będzie się działo bardzo dużo.